Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Xavi, a dziś zaprezentuję wam niźniego z tego Flaweju. Oczywiście z góry przepraszam za to, że wczoraj nie było filmu, przez to, że musimy się trochę pouczyć. No i do tego znalazłem chwilę, by nagrać ten film, od razu wziąłem się do roboty. Ostatnią rzeczą, o której chciałbym powiedzieć, jest to, że jeżeli do końca roku na kanale wbiję 100 subskrypcji, nagram specjal, w którym będzie aż 25 kostek Undertale. Więc jeśli jesteście głodni wiedzy na temat tej gry, jeszcze tego nie robicie, to nic nie stoi na drodze, żeby kliknąć ten jeden przycisk. Dobrze, skoro już wszystko wiecie, to możemy przejść do siebie kawostek. Zapraszam do oglądania. Ciekawostka pierwsza. Co ciekawe, śmiech Flaweja nie pojawia się po raz pierwszy w Undertale, jako że można go rozpoznać we wcześniejszych tytułach takich jak Tombola. Słychać go również ukradnie w ścieżce dźwiękowej do Homestuck, która także została skomponowana przez Tobiego Foxa. Ciekawostka druga. Jeśli gracz pisze imię Flawe jako imię dla postaci, pokaże się tekst, że brałem to imię i gra uniemożliwi graczowi rozpoczęcie rozgrywki z tym imieniem. Ciekawostka trzecia. W trakcie rozmowy z Flawem na końcu wersji demo zniknie z pierwszego obrazka w folderze instruktażowym. Zamiast tego w ostatnim pliku graficznym pojawia się tekst: notatka od twojego przyjaciela, nie bądź zbyt pewny siebie. Ciekawostka czwarta. Po ukończeniu pacyfista i ponownym załadowaniu gry, Flay pokaże się i poprosi, aby gracz nie startował już gry, po tym jak wszyscy są teraz szczęśliwi. Ujawni, że nie ma już dużej mocy zapisu i restartu, co sprawia, że jedyną osobą, która może dokonać prawdziwego restartu, jest gracz. Ostrzega jednak, że zrestartowanie rozgrywki w tym momencie spowoduje wyrwanie wszystkich przyjaciół z obecnej linii czasowej z powrotem do podziemi. On sam nie będzie nic pamiętał z tego, co się stało. Przez zniknięcie pożegna gracza słowami: na razie. Ciekawostka piąta. W napisach końcowych do neutralnej ścieżki jest użyte określenie Photoshop Flawej, jego formę ostateczną, która większość osób nazywa po prostu Omega Flawej. Ciekawostka szósta. Jeżeli naciśniesz przycisk resetu, kiedy Flawej wada światem, nic się nie stanie, a zaznaczy się opcję Continue. Jedyną metodą, żeby usunąć ten świat, jest usunięcie plików gry. Ciekawostka siódma. Gdy gracz zabije Flawego na końcu neutralnej ścieżki, nie pokaże się on na rozpoczęciu nowej rozgrywki. Tutorial zostanie pominięty i od razu pojawi się teoria podchodząca do gracza. Natomiast Flawej pokaże się dopiero przy końcowej fazie ścieżki. Ciekawostka ósma. Gdy Flay pochłonie 6 ludzkich dusz i zmieni zapis gry na swój własny, gracz wyjdzie i załaduje ponownie rozgrywkę, zostanie przywitany przez Flaweya, który powie, cytując: hi, naprawdę myślałeś, że możesz tak łatwo uciec? Ciekawostka dziewiąta. Flay i metatą są jedynymi postaciami, które wydają dźwięk, oczywiście nie licząc dźwięków wydawanych przy rozmowach z postaciami. Ciekawostka dziesiąta. Flay posiada około 3 nieużyte sprayty twarzy.